Tutaj jest jeszcze zapowietrzony, bo jeszcze nic z nim nie robiliśmy za bardzo. Też nie zdążyliśmy go jeszcze odpowietrzyć. Ale powoli zaczniemy coś tam robić. To wszystko będzie w porządku, powietrze się i będzie działał. Teraz podpinamy dwukółkę. Dzisiaj jedziemy zrobić przegląd, bo idziemy po nawóz. Podnosi po regeneracji, wcale nie chce opadać. Muszę ręką docisnąć. Sprawdzimy światła z wyjazdem. Kierunek jest jeden, drugi jest. Pozycji nie ma. Stop jest. Teraz powiem, że pozycji nie ma. Pozycji nie ma, tylko poruszam. Pozycji nie ma, tylko poruszam. Coś nie łączy. Łącz pozycję. Pozycja jest. Stop jest. Podpinamy dwukółkę i jedziemy na przegląd. Potem sobie podepniemy dwukółkę i pójdziemy po nawóz.
Przyjechaliśmy na stację. Ale niestety jest kolejka. Na razie czekamy. Przegląd zrobiony na 2 lata. Ja przyjechałem po dwukółkę. Czekam na tatę. Już go tam widzę, że jedzie. Zaraz go podczepiam. I tam widzicie, dalej są silosy. Zaraz tam idziemy po nawóz. Niestety nie nagram nic ze stacji, no bo zapomniałem. Przepraszam. Ale tam chcieliśmy sprawdzić tę zbieżność, jakoś to mnie zajęło i wyleciało mi z głowy. Za chwilę się widzimy. Mamy tu sylczaku 500 kilo. Czekamy jeszcze na polifoskę 8. Na 150 kilo weźmiemy. Zaraz przyjedzie wózkiem. Doładujemy. Co? 1,5 metra. 3 worki. Dobra, mamy 500 kilo saletrzaku, 150 kilo polifoski 8. No i to wszystko. Nie, soli nie brałem. Bo w bipaku tylko jest. A nam nie trzeba tyle. To jedziemy. Zamykam. Thank you.
Nawozów na razie nie siejemy, bo mokro w polu. Dojedziemy tylko do garażu. I na razie nawóz będzie stał. Zobaczymy, kiedy będzie dało się wjechać w pole. Może ręcznie będziemy siać na przyżyto. Mamy tu już troszkę ponad hektar. Wszystko się okaże, jaka będzie pogoda. Trochę przy tym napędzie jest mały skręt, dlatego no też nie jest tak łatwo cofnąć, wyrobić na małej przestrzeni. No ale coś za coś. Miejmy nadzieję, że napęd będzie dobrze spisywał. Zaraz zajeżdżamy. No i to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.